Jak odnaleźć pociąg przepełniony złotem w grze Red Dead Redemption 2? Na początek musisz odnaleźć miejsce katastrofy kolejowej. Udaj się więc w rejony Window Rock i Cotora Springs, dokładniej w okolice granitowego wąwozu. Znajduje się on na północny zachód od Fort Wallace. Kiedy znajdziesz się na miejscu katastrofy, pierw przeszukaj łatwo dostępne wagony. Znajdziesz w nich sporo biżuterii i troszeczkę kaski. Największa zdobycz czeka na ciebie jednak w pionowym wagonie. Aby do niego wejść, musisz wdrapać się na półkę skalną, z której będziesz mógł zeskoczyć wprost do wagonu. W środku znajdziesz bowiem aż dwie sztaby złota. Miłej podróży i obserwuj po więcej.